Dzisiejszy mecz Polska-Mołdawia będzie czwartym pojedynkiem tych drużyn w historii. Bilans jest korzystny dla biało-czerwonych, którzy wygrali wszystkie trzy dotychczasowe potyczki. Kibice ruszyli już w stronę Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, a wraz z nimi Sylwia Gazda. Kilka minut temu na wrocławski stadion z centrum miasta zaczęły kursować specjalne tramwaje i autobusy. Będą jeździć do godziny 20 co 15 minut. Kibice pojadą za darmo. Od rana przed kasami wrocławskiego stadionu ustawiały się długie kolejki. Słychać było liczne narzekania. Kibice krytykowali sposób sprzedaży biletów. Beznadziejnie. To jest nie do pomyślenia, żeby stać godzinę czasu, cztery kasy otwarte. No naprawdę, tak jak reprezentacja Polski. Bardzo chcą, ale nic nie wychodzi. Do godziny 14 sprzedano 28 z ponad 40 tysięcy dostępnych biletów, biorąc pod uwagę formę i wyniki polskiej reprezentacji. To i tak dużo. Frekwencja w największej mierze zależy od sukcesu, od formy, od atrakcyjności gry. Kibice z rozrzewnieniem wspominają złote lata polskiej piłki. Wczoraj minęło 40 lat, od kiedy Orły Górskiego zdobyły złoty medal na olimpiadzie w Monachium. Dziś po prostu piłkarze są już trochę z innej gliny i trenerzy, takich trenerów jak Kazimierz Górski nie ma i już niestety nigdy nie będzie. Reprezentacja Polski we Wrocławiu rozegrała dotychczas 19 meczów. Wygrała 8, ostatni ćwierć wieku temu. W towarzyskim spotkaniu pokonaliśmy Norwegię. Trenerem reprezentacji był wtedy Wojciech Łazarek. No wygraliśmy oczywiście 4-1, to utkwiło mi w pamięci. Mecz się odbył na Stadionie Olimpijskim. Po dobrej grze wygraliśmy. Ostatni mecz o punkty polska reprezentacja wygrała we Wrocławiu jeszcze wcześniej, 31 lat temu. Pokonaliśmy wtedy Maltę 6-0. Bramkę strzelił m.in. debiutujący wówczas Dariusz Dziekanowski. To było niesamowite przeżycie dla mnie, gdyż był to mój debiut, pierwsze spotkanie z wielkimi piłkarzami. Bardzo przeżywałem, trochę byłem stremowany. Na nowym stadionie reprezentacja Polski rozegrała dwa mecze, towarzyski z Włochami i na Euro z Czechami. Oba przegrała. Do tej pory wrocławski stadion był pechowy dla polskiej reprezentacji. Nie wiem, czy można mówić, że pechowym, po prostu polska reprezentacja nie zagrała na miarę oczekiwań. Myślę, że dziś jest najlepsza okazja do tego, żeby tą złą passę zakończyć. Czy po ćwierć wieku doczekamy się we Wrocławiu zwycięstwa polskiej kadry, okaże się około 22:30. Wtedy mecz z Mołdawią ma się zakończyć. Na kibiców będą już czekały specjalne tramwaje i autobusy. Będą kursować co 2 minuty. Wrocław, Sylwia Gazda.